tak naprawdę jestem jedyną osobą, na której powinienem się skupiać. To powinno być dla mnie najistotniejsze. Moje relacje ze sobą, ze światem, z sytuacjami, z wydarzeniami, z ludźmi, których spotykam na swojej drodze, to jest kluczowe. Co się takiego zadziewa we mnie, kiedy to wszystko, kiedy świat zewnętrzny zadziewa się, wydarzenia się pojawiają, co się takiego we mnie dzieje, co mi to o mnie mówi, tylko na tym się skupiam, tylko tego szukam, tylko to jest dla mnie tak naprawdę kluczowe. Co mi to o mnie mówi? Dlaczego to jest ważne, żeby tak na to patrzeć? Bo z takiego głębokiego punktu widzenia, z duchowego punktu widzenia, że tak to nazwę, każdy z nas żyje sam we własnym świecie. Tworzymy jeden wielki świat, który jest złożony z miliardów światów, które się na siebie nakładają. I rzecz w tym, że stykamy się tylko na powierzchni. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy oczywiście wszyscy razem, ale tak naprawdę każdy z duchowego punktu widzenia, każdy z nas jest sam w swoim świecie. I teraz ten świat dookoła jest po prostu lustrem. Lustrem, który pokazuje nam właśnie te nasze wnętrze, tak? To wszystko, czym jesteśmy wypełnieni. I to jest najistotniejsze tak naprawdę. Co to lustro mi wraca? Co się pojawia? Jakie sytuacje? Jakie trudności? Jakie emocje w tych trudnościach i w tych sytuacjach, w relacjach z ludźmi? Kiedy mówię lustro, co mam na myśli? Opowiem wam o takiej historii, która mi się przytrafiła kilka miesięcy temu i w zasadzie znalazła finał tak naprawdę 2 tygodnie temu. Zaczęło się od tego, że w mieszkaniu, w którym ze swoją narzeczoną mieszkamy, zaczęło bardzo mocno zawiewać dymem papierosowym, takimi bardzo śmierdzącymi papierosami. Więc zacząłem badać ten temat, okazało się, że wprowadził się jakiś nowy lokator z dziewczyną poniżej i po prostu właściciel mieszkania, od którego wynajął mieszkanie, nie pozwolił mu palić w mieszkaniu, więc pozwolił mu palić na balkonie. W jakiś sposób tak zawiewało, że no, co pół godziny średnio było przez kilka minut po prostu czuć wszędzie, w sypialni, w drugim pokoju, bo tak to jest mieszkanie tak ułożone, że to po prostu przy otwartych oknach niestety to czuć bardzo mocno. I poszedłem, żeby z nim o tym porozmawiać. Jak się okazało, jest obcokrajowcem, więc dodatkowa trudność, trzeba było to wytłumaczyć w języku angielskim. No i właśnie się dowiedziałem, że właściciel nie pozwala mu palić w mieszkaniu, pozwala mu palić na balkonie. No, ustaliliśmy tylko tyle, że to jest dla mnie problem, on ma prawo sobie palić i że postara się po prostu palić trochę rzadziej, tak? Biorąc pod uwagę, no, że żyjemy tutaj razem. Kiedy się jakby ta sytuacja pojawiła, była we mnie ogromna złość, sporo nerwów i gniew, że po prostu nie mogę korzystać ze swojej wolności. Tak, mieszkamy w takim miejscu, gdzie jest piękny lasek na zewnątrz, więc naprawdę bardzo przyjemnie jest siedzieć na naszym balkoniku i sobie patrzeć na tą zieleń. Natomiast no, w tamtej sytuacji po prostu zostało to uniemożliwione przez właśnie ten dym papierosowy, który bardzo mi przeszkadzał. I jak to jest moje lustro? Jakby zrozumiałem w pewnym momencie, że tak naprawdę to chodzi o mojego tatę, który też był wyganiany przez moją mamę z mieszkania i jak palił, to
niestety nie, śmierdziało w całym prawie mieszkaniu tym dymem papierosowym od niego. I to chodziło o niego i o akceptację tego sposobu, w jaki żyje, jego wyborów i tego, jaki miałem tak naprawdę problem, żeby to zaakceptować i to tolerować. I to właśnie ta sytuacja z tym moim sąsiadem, to była właśnie takie przypomnienie tego, że to jeszcze jest we mnie nieukochane, tak? Że to trzeba jeszcze sobie uświadomić, zaakceptować i ukochać. Tak? I teraz za każdym razem, później w zasadzie za każdym razem, kiedy czułem dym tych papierosów, kiedy już zrozumiałem, że to chodzi o mojego tatę, wizualizowałem mojego tatę, jak bardzo go kocham i jak bardzo cieszę się, jestem mu wdzięczny za to, że dał mi życie, że jest moim tatą. I słuchajcie, po kilku tygodniach takiej pracy wewnętrznej, przypominania sobie o tym swoim tacie, nie myśląc nawet o tym, nagle zauważyłem, że ten dym papierosowy jest coraz rzadszy. W zasadzie pojawił się raz na kilka dni. Przestało mnie to oczywiście denerwować i złościć. Jakby i zrozumiałem, że ten sąsiad i ta sytuacja właśnie pojawiła się po to, żeby mi przypomnieć o tym moim tacie. Słuchajcie, no, przez moment miałem wrażenie, że sąsiad się wyprowadził już, ale tak naprawdę mówię, co jakiś czas sporadycznie jeszcze czuję ten dym, ale oczywiście nie pojawiają się tam żadne trudne emocje. Jest pewna akceptacja, zrozumienie i za każdym razem przypominam sobie o tym swoim tacie i o tym, jak bardzo go kocham. Więc takie to lustro i taka to relacja przypadkowa z sąsiadem, który miał mi po prostu coś przypomnieć i coś mi uzmysłowić właśnie o jakiejś części mnie, która jest ciągle jeszcze nieuświadomiona i nieukochana. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w oczyszczeniu energetycznym twoich ciał, fizycznego i subtelnych, ze wszystkich obciążeń, opróżnienia twojego ciała fizycznego z zalegających w nim emocji, skrzętnie gromadzonych przez całe twoje życie, ale także i tych, które odziedziczyłeś ze swojego rodu, to właśnie praca z narzędziem Drogi Duszy jest dla ciebie. Ja nazywam się Dominik Kaiser i poprowadzę cię w tym prostym, ale bardzo potężnym procesie. Narzędzie, które swoją formą przypomina grę planszową, jest bardzo intuicyjne i poprzez połączenie z najwyższą siatką przestrzeni, inaczej z polem kwantowym, podaje podpowiedzi, które są idealnie skrojone pod ciebie. Jak wygląda narzędzie? Narzędzie składa się z dwustronnej planszy, gdzie w wersji podstawowej układa się wypchnięte przez przestrzeń twoje karty. Są to karty przeznaczenia duszy, gdzie wypadają podpowiedzi co do wyborów twojej duszy na tą inkarnację. No niestety są to te dobre, ale też i te trudne wybory. Karty czakry, czyli wszystkie zaburzenia, blokady, przeenergetyzowania w systemie czakralnym. Karty darów, które aktywujesz w tym momencie i nad którymi możesz pracować. Oraz karty obciążeń, to jest, które dotyczą twoich ciał subtelnych, ale także takie jak karmy, złożyczenia, dusze zmarłych i wiele innych. W sumie jest ponad 30 różnych obciążeń, z którymi można pracować. I dalej mamy karty pierścieni tensorowych, taki pierścień tensorowy, który trzymam teraz na szyi, i także kryształów, które wesprą cię na dany moment twojej podróży tutaj na Ziemi. W wersji zaawansowanej, gdzie dzięki mojemu daru radiestezji, czyli pracy z wahadełkiem, można głębiej przeanalizować problemy danej istoty ludzkiej. Na 20 planszach z diagramami można m.in. ustalić i usunąć wszelkie obciążenia i blokady, sprawdzić stan ciała fizycznego, wszelkie problemy w nim, które już się zamanifestowały i te, które są na dobrej drodze do objawów fizycznych. Niedobory witamin, stan rozproszenia duszy, zgodność wibracyjną dusz, emocje i ich umiejscowienie w ciele i wiele, wiele, wiele innych. Dzięki pracy ze mną odzyskasz bardzo dobre połączenie ze swoją duszą, a twój proces wzniesienia nabierze tempa. Zapraszam serdecznie. Link do zapisów w opisie poniżej i na dnie filmu.
wracając teraz do tematu stricte obgadywania, więc dlaczego w ogóle mam potrzebę, żeby obgadywać inne osoby? Wcześniej powiedziałem, że tak naprawdę to ja jestem tą najważniejszą osobą i moich relacjach, na których powinienem się skupić. Kiedy obgaduję, tak naprawdę to odsuwam swoją odpowiedzialność za siebie. Robię to po prostu, żeby się poczuć dobrze ze sobą i swoim życiem, bo tak naprawdę mówię o kimś, o jego sytuacji, o jego problemach, a w tym momencie niejako siebie kreuję na kogoś, kto takich problemów nie ma. Jestem wtedy tak naprawdę w głowie, kreuję, tworzę mentalną ocenę. Tak jakby zamykam się totalnie w głowie, a tak naprawdę kluczowe w relacjach jest to, żeby być bezbronnym, żeby być niewinnym, czującym człowiekiem, który otwiera serce i tak naprawdę mówi o sobie i o swoich doświadczeniach i o tym, co w nim jest żywe i o tym, co takiego się w nim zadziewa, tak? Kiedy nawet obserwuje tego kogoś. Obgaduję, bo boję się otworzyć tak naprawdę właśnie. Powinienem otwierać to serce, a obgaduję, bo boję się otworzyć. Boję się mówić o sobie, tak, że zostanę oceniony. To oczywiście jest ogromny lęk we mnie i wśród wielu ludzi właśnie przed tą oceną, przed innymi, tak. Wydaje mi się, że tak naprawdę najgorszą rzeczą, jaką możemy robić sobie, dla siebie, to jest właśnie oceniać siebie. I poprzez obgadywanie tak naprawdę oceniamy siebie, bo niejako w wielu kwestiach warto przypomnieć, że kiedy wyciągasz palec i tak w przenośni pokazując na kogoś, tak naprawdę trzy pozostałe palce są skierowane na ciebie. W tej sytuacji, kiedy obgaduję, tutaj dominuje w życiu taka potrzeba, żeby wyglądać jak szczęśliwy człowiek, a niekoniecznie być szczęśliwym człowiekiem. W relacjach dominują trudne emocje i to one są kluczowe. Tak naprawdę to one są tym nośnikiem, które pokazują nam to lustro, o którym mówiłem wcześniej. I na tym się trzeba skupiać, tak? Co się takiego zadziewa emocjonalnie we mnie, co czuję teraz, żeby móc to zrozumieć, dostrzec i cokolwiek nie wiąże się z tą emocją trudną, tak? Bo najczęściej w większości przypadków chodzi o te trudne emocje, które w relacjach się w nas zadziewają, żeby to przetransformować. Tak jak właśnie to zrobiłem z sąsiadem z papierosami. Tak. Więc ta dostępność, bezbronność, niedoskonałość, tak? Bo kiedy otwierasz serce, narażasz się na bycie bardzo niedoskonałym, na tą właśnie być może nawet ocenę, a tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, najgorszą rzeczą, jaką robimy sobie, to tak naprawdę oceniamy siebie, mówiąc o innych, a nie mówiąc o sobie. To pokazuje tak naprawdę, kim tak naprawdę jesteśmy i jaki jest stan nasz wewnętrzny. Co się zadziewa, co się dzieje takiego, kiedy obgadujesz? Ta osoba, na której skupiasz się i o której opowiadasz i którą komentujesz, tak, oceniając, cokolwiek nie było przedmiotem tego obgadywania, może najpierw skupię się na tej mniej pozytywnej i negatywnej części, czyli ktoś jest w trudności, a ja komentuję to, jak sobie nie radzi, jaki jest bezradny i tak dalej, jakie to żałosne i beznadziejne, to de facto to, co robię, mówiąc to, powtarzając po raz kolejny i kolejny, cementuję go w tej trudności. Bo tak naprawdę nie mam pojęcia, jaka jest jego droga, jakie są wyzwania, co tak naprawdę odczuwa i jak mu jest z tym trudno. I kiedy obgaduję,
tak? Oddając się tej mentalnej ocenie, utwierdzam go w tym, tak? Kreuję ze swojej pozycji dla niego, ponieważ mam taką moc, żeby kreować przede wszystkim dla siebie, dlatego też wskazuję i zachęcam do tego, żeby skupiać się na sobie, ale kiedy skupiam się na innych i opowiadam o innych, o tych ich trudnościach, tak? I komentuję, jakie to jest, to cementuję te osoby w tych ich trudnościach i tak naprawdę pogłębiam te ich problemy i te trudności. Z takiego bardziej ludzkiego punktu widzenia, kiedy powiedzmy jakby na pozytywny aspekt, kiedy na przykład jestem w zazdrości i mój kolega okazuje się, że ma już 2 samochody i właśnie kupuje nowy dom. I kiedy opowiadam o tym z taką zazdrością i zawiścią, jak to się stało, że prawda, na to go stać, przecież teraz jest tak drogo, zdecydowanie, oczywiście warto o tym pomyśleć, że na pewno zrobił wiele rzeczy dobrze, skoro tak mu fajnie idzie. Ale kiedy komentuję to, kiedy obgaduję tą jego umiejętność generowania tej obfitości materialnej, tak, finansowej, materialnej, to tak naprawdę zwiększam mu to, tak, kreuję dla niego więcej tej obfitości. Inna historia jest teraz, jakby inne spojrzenie na to jest takie, czy jemu to potrzebne, czy nie, ale powiedzmy, ponieważ, no, jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli, więc pewnie chętnie przyjmie ten kolejny samochód i kolejne gratyfikacje finansowe. Morał generalnie z tej historii jest taki, że tak naprawdę to, co powiedziałem na samym początku, jestem jedyną osobą, na której powinienem się skupiać i którą się powinienem interesować i o której powinienem mówić, jeśli oczywiście jestem na to gotowy. I na koniec jeszcze prośba, jeśli to, co robię, ma dla Was wartość, będę ogromnie wdzięczny za lajki, za subskrypcje. Proszę, prześlijcie ten film dalej, gdzieś do jakichś znajomych, rodziny, kolegów, do wszystkich osób, do których myślicie, że mogą skorzystać z tej wiedzy, z tych informacji. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.